Witam Was, dzisiaj mamy kolejny dzień zmagań o pracę. Przepraszam Was bardzo, ale ta kamera, ona nie łapie, ona ma ciemny obraz i tak dalej, i tak dalej. Także no, to jest stara kamera, totalnie rozwalona, więc mam nadzieję, że w przyszłości mi się uda kupić nową kamerę. Więc wczoraj dostałam pracę, dostałam maila o 19, że no tylko muszę dać znać i welcome on board. Tak mi napisał ten pan, czyli witamy na pokładzie i muszę zrezygnować z tej pracy po prostu, no. Ja wam zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że po prostu ta praca jest za daleko. Musiałabym dojeżdżać od siebie stąd prawie 2 godziny autobusami, pociągami w ogóle i to wychodzi prawie, że 2 godziny. No i niestety, znaczy ja tutaj liczę też dojście do domu, tak? Czyli na przykład teraz i mam na 15 minut na stacji tutaj, na nogach. Więc to jest po prostu za daleko. No i co w takiej sytuacji mogłabym zrobić? Więc jedyne co ja widzę rozwiązanie to to, żeby napisać maila do tego pana. Ogólnie ta firma się zajmuje sprzedażą budynków, czyli to jest, to są nieruchomości. To jest real estate, to jest po prostu, to są nieruchomości, sprzedają budynki, firmy dla biznesów, nie tylko. I na początku wiadomo, byłabym tam w administracji, ale wiecie, później mogłabym pracować jako agent nieruchomości, coś, także to jest trochę przyszłościowa praca. Więc ja napiszę maila i powiem, że bardzo przepraszam, że dziękuję, że dał mi szansę, ale, czekajcie, bo teraz zanim gdzie ja się w ogóle zgubiłam. Ja nie wiem, gdzie jest stacja pociągów. A tam, dobra, w ogóle źle poszłam. No, jestem super, nie? A dobra, tam też chyba będzie można pójść na stację. Ja mu po prostu napiszę maila, że w przyszłości, jak się przeprowadzę do Nowego Jorku, żeby miał moją kandydaturę na uwadze, że w przyszłości chciałabym pracować, no ale z racji z tego, że zorientowałam się, że to jest naprawdę kawałek, mój wyjazd stąd, tam, bo to jest prawie, że na południowym Brooklynie, to niestety, ale no muszę zrezygnować na dzień dzisiejszy, bo samochodu nie chcę używać, więc mam nadzieję, że to zrozumie, mam nadzieję, że mi wybaczy, ale szkoda, naprawdę mi bardzo szkoda tej pracy. Wylądowałam na Manhattanie. Co wam dzisiaj chciałam powiedzieć, to to, że właśnie idę na rozmowę o pracy na 9, więc mam jeszcze chwilę czasu. Jest to praca, czekajcie, ona jest na 30, tam, w tamtą stronę. Jest to praca, o, patrzcie jaki fajny park. Bardzo fajny park. Także będę wiedziała, gdzie mogę rano się napić kawy. Widzę, że tutaj dużo ludzi, dosyć sporo ludzi siedzi w tym parku, zaraz wam pokażę. Można siedzieć w tych miejscach, pewnie ludzie jedzą śniadanie albo piją kawę. Więc mam kolejną rozmowę, rozmowa na 9 rano. I to jest praca takiego agenta do wycieczek, do wakacji. Nie wiem, czy to jest sezonowa praca, ciężko mi określić. Wydaje mi się, że jest to praca na stałe, ale zaraz się wszystkiego dowiem. Najbardziej w sumie by mi zależało na tej pracy, bo mogłabym się rozwinąć, rozmawiać z klientami i zająć się sprzedażą. Także ja ogólnie jestem troszeczkę zainteresowana sprzedażą, więc myślę, że pójdę w tym kierunku. No ale to wiadomo, to się wszystko okaże, to się wszystko wyklaruje. Co będę tutaj robić? Ja sama nie wiem do końca. Okej, więc jestem właśnie po rozmowie o pracę. Trwało nawet prawie bym powiedziała 50 minut ta rozmowa. Musiałam na końcu wypełnić taki formularz na swój temat ze wszystkimi danymi moimi. Musiałam troszeczkę powalczyć o stawkę godzinową, bo nie ukrywam, że tu jest życie jest droższe, więc stwierdziłam raz kozi śmierć, powalczę o w miarę dobrą stawkę na początek. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Może dostanę tą pracę, może nie. Jak nie ta praca, to inna. Fajnie by było pracować na Manhattanie, fajnie by było mieć tak blisko do pracy. Bo nie ukrywam, że mam prawie 35 minut do pracy, więc to jest bardzo blisko. No ale i tak.
tak dalej będę robiła swoje rzeczy i tak dalej pójdę do szkoły, więc byłabym agentem od wycieczek. Agentem podróży, o. Tak bym się nazwała. Ta firma na rynku jest 75 lat, to powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo długo. Ale jak nie ta praca, to inna. Także to by było na tyle w tym vlogu. Jest bardzo gorąco na Manhattanie. I do następnego.